Cześć, witamy w cudokinoa.pl. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kolejne bardzo smaczne, bardzo zdrowe warzywo długowieczności, mianowicie słodki ziemniak. Słodkie ziemniaki są inaczej znane pod nazwą bataty lub po prostu mówi się na nie słodkie ziemniaki. Są one dostępne oczywiście w sklepach, możecie je dostać. To warzywo jest niesłychanie smaczne. Ja akurat mam japońskiego ziemniaczka, jest on troszeczkę inny w smaku, jest on bardzo, bardzo smaczny w porównaniu z tym ziemniakiem, który jest w zwykłym supermarkecie w Europie. Tamten w Europie jest bardziej pomarańczowy, ten ma troszeczkę taki jaśniejszy kolor, jest bardziej słodszy, jest bardziej aromatyczny i smakuje, według mnie, smakuje rewelacyjnie. Każdy, kto przyjedzie do Japonii, zajada się po prostu tym ziemniakiem. Jest on niesłychanie smaczny, co nie oznacza, że słodkie ziemniaki, które są dostępne na rynku europejskim, są po prostu niedobre. Są one również dobre, również smaczne i również bardzo, bardzo zdrowe. W Polsce jeszcze nie są zbyt znane, a to z tego względu, że ludzie po prostu nie wiedzą, co z nich się gotuje. Oczywiście nie są to takie ziemniaki, które można zamienić zwykłe ziemniaki na takie słodkie, zrobić z nich obiad, zrobić z nich purée i po prostu przygotować z nich zwykły obiad. Stanowi raczej super taki dodatek do reszty warzyw, resztę różnorodnych dań. Słodki ziemniak jest bardzo, bardzo zdrowy. Jest to jedno z najzdrowszych warzyw na świecie. Według naukowców żywności to warzywo właściwie zajmuje jedno z czołowych miejsc, jeśli chodzi o właśnie składniki odżywcze. Co ważne, ziemniaki, tak jak się zwykło mówić, nasze polskie zwykłe ziemniaki tuczą. Ten ziemniak nie tuczy, ale wręcz przeciwnie, jest super odchudzający. 130 gram takiego ziemniaka, jest to około, powiedzmy, połowa takiego ziemniaka, ma zaledwie niecałe, ma 113 kalorii. Ziemniaki, słodkie ziemniaki są super odchudzające. Są oczywiście super zdrowe, zawierają bardzo dużo witamin, minerałów, antyoksydantów, zawierają bardzo dużo witaminy A, beta-karotenu, również inne substancje odżywcze przekraczają po prostu zalecane dzienne dawki. W niewielkiej ilości tego ziemniaka znajduje się po prostu bardzo dużo uzdrawiających składników. Oprócz tego zawiera wapno, minerały, wapna, białka, witaminy E, która niweluje wolne rodniki w naszym organizmie. Także ten ziemniak ma również składniki zabezpieczające nas przed nowotworami. Oczywiście ma bardzo dużo jeszcze innych fytonutrient, fytoskładników, które również zabezpieczają organizm przed chorobami. Jest to super, super warzywo. Do tego jest smaczne i bardzo niskokaloryczne. Kiedyś rozmawiałam z Polakami za granicą i właśnie rozmawiałam na temat słodkiego ziemniaka. Oni właśnie myśleli, że słodki ziemniak to są zwykłe ziemniaki posłodzone. Po prostu nie zrozumieliśmy się dobrze. Było to jakieś 5 lat temu. I oczywiście jest to dowodem na to, że ci Polacy, którzy przyjechali z Polski, nie wiedzieli nic na temat, nie słyszeli o czymś takim jak słodki ziemniak. Być może Wy też nie spotkaliście się jeszcze ze słodkim ziemniakiem, a jeżeli się spotkaliście i jeżeli już go nawet jedliście, to na pewno wiecie, o czym jest mowa. Jeśli chodzi o tych, którzy w życiu nie spotkali się ze słodkim ziemniakiem, gorąco zachęcam popatrzeć w sklepach, pozaglądać do małych butików, do takich butików bardziej ze zdrową żywnością, które również mają warzywa. Znajdziecie na pewno w sklepie, w jakimś sklepie tego typu ziemniak. I gorąco Was zachęcam do kupienia, do jego przyrządzenia. W ciągu całego roku można go dostać. Sezon na niego jest właśnie jesienią, kiedy się go wykopuje ze ziemi. Smakuje wtedy najwspanialej, rewelacyjnie, jest super, super smaczny, jest bardzo aromatyczny i wtedy zaczyna się w Japonii szał. Dlaczego szał? Po prostu
to warzywo jest tak bardzo znane, jest tak bardzo często wykorzystywane, że każdy czeka właśnie na jesień, na porę jesienną, kiedy będzie mógł spożyć świeżutkiego, takiego zaledwie wykopanego ziemniaczka. Zaczyna się szał w sensie tym, że mnóstwo dań, łącznie z deserami, są właśnie przyrządzane z tego warzywa. Są to oczywiście jesienne dania sezonowe, desery sezonowe. Żywienie według cudu Okinawa polega właśnie na żywieniu sezonowym, na wykorzystywaniu warzyw i owoców, które są w sezonie, ale nie tylko. Ale te w sezonie po prostu dominują w diecie ze względu na to, że najświeższe warzywa mają najwięcej właśnie składników odżywczych. Taki ziemniak, który poleży bardzo długo, przez kilka miesięcy, to oczywiście jest o wiele mniej wartościowy niż taki, który jest świeżo wykopany z pola. Pokażę Wam, jak wygląda ten ziemniak w przekroju. Jest piękny, śliczny, taki żółciutki. Pachnie takim japońskim słodkim ziemniaczkiem. Jak już jest zimno, jesień, taka już późniejsza jesień, to te ziemniaki są sprzedawane pieczone na kamieniach i można sobie całego takiego ziemniaczka pieczonego na kamieniach kupić i po prostu sobie jego schrupać nawet na ulicy. I właśnie ten zapach przypomina mi zapach, który się unosi, jak się właśnie przechodzi przez takie miejsca, gdzie sprzedają takie super smaczne, pieczone, słodkie japońskie ziemniaczki w Japonii. Zobaczcie nasze inne wideo, gdzie pokazujemy, co się z tego ziemniaczka robi. Zapraszamy gorąco do naszych właśnie innych wspaniałych przepisów gotowania przed kamerą. Ja z kolei chciałabym Wam pokazać bardzo dużo przepisów z tego super, super warzywa. Przepisów lekkostrawnych, uzdrawiających, super odchudzających. Niestety w YouTube nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego Wam pokazać. A po resztę zapraszamy do naszych książek i oczywiście na nasze jedyne w Polsce warsztaty diety cudu Okinawa, diety długowieczności. Diety, którą spożywają najzdrowsi i najdłużej żyjący ludzie na świecie. Pokażemy Wam super przepisy, super uzdrawiające przepisy, ale także jak wykorzystać właśnie ten ziemniaczek do właśnie w diecie odchudzającej. Zapraszamy po prostu do naszych źródeł informacyjnych, a dowiecie się na pewno o wiele więcej niż tutaj z naszych programów YouTube. Ja dziękuję z kolei Wam za uwagę i zapraszamy do kolejnych naszych odcinków. Do zobaczenia!